Każdy z nas widział kiedyś żarówkę, jednak czy zastanawialiście się, z czego owa żarówka powstaje? Już w 1838 roku węglowe włókno, które mogło żarzyć się w próżni, wynalazł Jobart. Włókno węglowe drutem platynowym zastąpił dwa lata później Robert Grove. Najbardziej znanym jednak nazwiskiem kojarzonym z żarówką jest nazwisko Thomasa Edisona, ponieważ to właśnie on opatentował ten wynalazek w 1879 roku. 11 lat później Aleksander Wodygin zamienił drut platynowy na drut wolframowy, który w żarówkach funkcjonuje do dziś. Dobrze, przejdźmy do rodzaju żarówek. Żarówka próżniowa. Skuteczność świetlna żarówki zależy od temperatury żarnika. W miarę zwiększania temperatury żarnika szybko zwiększa się prędkość parowania wolframu, wskutek czego następuje tworzenie się przewężeń drutu wolframowego, zwiększone nagrzewanie się drutu w tym miejscu i w końcu przepalenie się żarnika. Wolfram odparowany z żarnika osadza się na bańce w postaci ciemnego nalotu, który pochłania część światła emitowanego przez żarnik. Z tych względów w żarówkach próżniowych temperatura żarnika nie przekracza 2600 kelwinów. Żarówka kryptonowa, bańka wypełniona jest kryptonem. Zapewnia o 10% światła więcej niż zwykła żarówka, pozwala na uzyskanie jednolicie białej barwy światła. Nadaje się do oświetlania dużych przestrzeni lub stanowisk pracy. Może mieć takie kształty jak żarówka tradycyjna. Dzięki odpowiedniej warstewce na ściankach żarówki zmniejszony jest efekt olśnienia, a światło jest łagodne. Żarówka halogenowa. Zawiera pary halogenów i jest o około 100% jaśniejsza niż żarówka tradycyjna. Zużyła około 2 razy mniej energii niż żarówka tradycyjna. Może być zasilana napięciem sieciowym lub niskim. Jest trwalsza. W nowoczesnych halogenach pionierem tej technologii jest firma Osram. Zastosowano także powłokę ograniczającą niepożądane promieniowanie UV. Lampa sodowa. Lampa wyładowcza, w której środowiskiem wyładowczym są pary sodu. Ze względu na ciśnienie par sodu, w jarzniku dzielone są na nisko i wysokoprężne. Dają charakterystyczne pomarańczowe światło. Pierwsze lampy sodowe skonstruowano w 1935 roku. Obecnie są powszechnie stosowane w oświetlaniu zewnętrznym i uprawie roślin. Ze względu na oszczędność energii i mniejszą zawartość toksycznej rtęci, praktycznie zastąpiły stosowane wcześniej lampy rtęciowe. Ostatnim rodzajem żarówek są świetlówki. Prace nad zbudowaniem lampy zaczęły się w latach 30. XX wieku. Badaniami luminescencji zajmowali się wybitni fizycy. W Polsce Stefan Pieńkowski. Pierwszą w świecie świetlówkę emitującą bladozielone światło stworzył w 1935 roku Arthur Compton z General Electric, a w 1939 zaprezentował zestaw świetlówek na wystawie w Nowym Jorku. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.